Panie trenerze, dzisiaj zwycięstwo w meczu sparingowym z Janowianką, czy założenia taktyczne, które przed tym spotkaniem pan zaplanował zawodnicy na boisku, je wykonali? Tak, te, które planowaliśmy przed meczem na odprawie, żeby zostały w 100% wykonane, więc jestem zadowolony z gry, z wyniku. Pierwsza połowa troszeczkę słabiej wyglądała, w drugiej po zmianach poprawiła się intensywność gry i strzeliliśmy 3 bramki. Wygraliśmy. Jeśli to nie tajemnica Poli Szynela, to zapytałbym, nad jakimi elementami gry jeszcze musi popracować nasza drużyna, by wygrywać spotkania? Nad każdym elementem gry musimy pracować. Tak naprawdę nie da się stwierdzić, czy pracujemy nad fazą przejściową, czy pracujemy nad kontrolą, czy nad czymś. Pracujemy nad każdą fazą, bo chcemy być coraz lepsi i staramy się być coraz lepsi. Proszę jeszcze tylko na koniec przypomnieć kibicom najbliższe sparingi, jakie rozegrają rezerwy Stalic. No już za tydzień gramy z Tanwią Wólką Tonewską. Następnie 24 przyjeżdża Grom Różaniec, później są Ździary, rezerwy Stali Mielec i jedna z drużyna z Zarzecza. Także tych spotkań do końca sparingowych jeszcze kawałek. No, zaczynamy dosyć późno ligę, więc do 23 liga startuje, więc chcemy się bardzo dobrze przygotować do ligi po to, żeby wygrywać każdy mecz i musimy być dobrze przygotowani. Dziękuję również.